wszystko się gdzieś tam tak sprzymierzało przeciwko robieniu żywcem w ostatnim czasie i po prostu nie było, ale teraz jest odpowiedni moment, jest odpowiednia chwila na to, żeby po prostu do was ponadawać na żywo, tak? No i co, nie widzę się w odchłaniach YouTube'a. Idzie to? Idzie. Tak, i słychać mnie, także dobrze. Zaraz pewnie wyjdzie powiadomienie, że będziecie widzieli, że nadaję na żywo. Teraz wyszło tak. Dobrze, więc pewnie za niedługo będą wszyscy dołączali gdzieś do tego żywca, do tej transmisji. Na początku co? Chciałem wam powiedzieć, mroźno. Minus parę stopni, tak się waha. Rano było minus 8, potem minus 5, minus 3, jak byliśmy na spacerze, minus 1. A teraz jest chyba troszkę cieplej. Albo i znowu się robi chłodniej, ponieważ idzie ku wieczorowi. Witam Sławko, witam Ena, witam Ewcia. Także robi się po prostu tak, jak się robi. Taka pogoda. Powstaje vlog weekendowy. Dużo dzisiaj ponagrywałem. Jeszcze mam zamiar ponagrywać, tak, także będzie się działo. No i co wam powiem, dzisiaj będzie w ogóle vlog na kanale rodzinnym, to was zapraszam na Mora Family Vlog, żebyście wpadali, tak, na drugi kanał. I co, i będzie jak będzie, tak? Zachęcam was do oglądania. Co wam chciałem powiedzieć? Będę czytał za chwilę też komentarze, ja tak zatytułowałem tego żywca, tak jak zatytułowałem, hydraulika, żeby ten gnój przepychał, ile można to znosić, hydraulika. Niech przyjdzie jakiś hydraulik i weźmie taką żmijkę i zacznie wiercić tą żmijką w tym gnoju, w tym kiblu, bo już po prostu się czasami nie da, tak? Ja miałem takie przygotowane komentarze, które się pojawiły jakiś czas temu i ludzie, my Polacy mamy taką skłonność do tego, żeby bardzo krytykować i ja jestem odporny na krytykę, mnie tam krytyka wali, szczerze mówiąc, tylko że skąd ta taka perfekcja? Perfekcja. Ciekaw jestem, czy ci, którzy piszą te komentarze, też są tacy perfekcyjni i czy na przykład jakby otwarli jakiś kanał na YouTubie, to czy byliby tacy elokwentni i potrafili się wysławiać. Wysławiać, bo ja się teoretycznie nie potrafię wysławiać, ponieważ ktoś mi napisał, otwarł w jakim to języku? W jakim to języku? No w hindi to nie jest, otwarł. Powiedziałem wtedy otwarł, otworzył, można powiedzieć, tak? Nie wiem, jakie to ma znaczenie. Ważne, że każdy zrozumiał, ale otwarł, że powiedziałem, no to powiedziałem otwarł. Tak samo jak Waldemar Niedźwiedź. Tamten komentarz był napisany przez kogoś, nie wiem, jakiś taki nick anonim, ale tu jest Waldemar Niedźwiedź. Nie ma takiego słowa lubieć. Lubiała i dziesiątki innych słów, których nie wymawiasz poprawnie w każdym filmie typu otwarłem. Znowu, otwarłem. No i co z tego? No i co z tego, ja się pytam? Co z tego, że otwarłem? Zacząłem. Masakra, Rafał. Poproszę cię, wypowiadaj poprawnie polskie słowa. Czy to nie jest najwyższa forma patriotyzmu? Pozdrawiam serdecznie. Ja nie pozdrawiam. Ja nie pozdrawiam tego widza Waldemara Niedźwiedzia. Czy to trzeba być patriotą, żeby wymawiać poprawnie wszystkie słowa, czy nie trzeba być? Następny. DDMW6LV. Zamkłem. No i ja odpisałem, no zamkłem i co? To było na kanale rodzinnym. Pojawił się taki komentarz. Także tych komentarzy było kilka takich. Tam to był jakiś, dobra, inny komentarz to mam, ale to już nie dotyczący tego dzisiejszego żywca. No i pojawiają się takie komentarze. Pojawiają się takie komentarze. Tacy perfekcjoniści oglądają. Tacy perfekcjoniści. Hydraulika, żeby to gówno wbił i kręcił. Dokładnie, Damian SWO. Dokładnie tak. Żeby wbił i kręcił. Bez tego słowa, które tam dopisałeś, to wystarczy. Hej Rafale i wszyscy kumaci. Witam Darek. Witam Niezapominajka 19. Kto tutaj jeszcze się pojawił? Trochę kiepskie warunki do nagrywania. No, nie nagrywam, tylko robię żywca, tak? Nagrywałem wcześniej. Witam Danusia. Szambo wybiło, nie będzie łatwo, pisze Ewcia. Witam Ula. Rafale, jesteś mocny, niestety to czasy kretynów, ale mędrców, a nie mędrców, lubię cię. Ja też cię lubię, droga Sandro. Rafał Luz, super jesteś, miej ich w tyłku. Tak, tak jest, tylko że po prostu robię takiego żywca, żeby powiedzieć, że jaki to ma sens wszystko, tak? Jaki to ma sens takie rozliczanie kogoś za to, że powiedział otwarłem, zamkłem.
używam takich słów, jakie używam. Ja zawsze powtarzałem, że jestem prosty chłopak z miasta, ociosany, taki jak ociosany kawałek drewna, tak? I tak się wyrażam, i tak się wyrażam, i po prostu, nie wiem, nie robię tego złośliwie komuś, nie robię tego celowo. Nawet teraz nie wiem, czy się wyrażam poprawnie. Ja nie jestem jakimś profesorem polonistyki. Jak ktoś chce tak ładnie posłuchać sobie ładnego, pięknego przekazu stylistycznego i jakby to powiedzieć, takiego niezająkanego, no to trzeba włączyć TVN i wyłączyć myślenie na przykład, tak? Tam w TVN-ie będzie już taka pani dziennikarz, chociaż czasami im się zdarzy, że nawet oni się poplączą, idąc na żywo w wiadomościach, faktach, cokolwiek tam jest, fakty, tak? Oni też się lubią przejęzyczyć raz na czas albo zaniemówić. Czasami tak bywa, ale generalnie wszystkie wiadomości pięknie czytają z promptera, bo oni je czytają. Przecież oni nie mówią tych wiadomości z pamięci. Ktoś to przygotowuje wcześniej. A później ludzie myślą, że wszystko jest takie idealne. Wszystko jest takie idealne, nie? Zajebiste po prostu. Zajebiste, idealne. Zajebiste, idealne, bo pani dziennikarz, jakiegoś innego TVP, pan dziennikarz, jest taki siwy dziennikarz, nie wiem jak on się nazywa, ale wiecie co, ja mam takie coś, że czasami jak widzę pewnych ludzi w życiu, mimo że oni nic mi nie zrobili złego, to ich wygląd sprawia tak, że normalnie miałbym ochotę dać w pysk za sam wygląd. I tym taką człowiekiem, takim kimś jest ten dziennikarz, taki siwy, taki wyczesany, siwy, z taką grzywką do góry, i on prowadzi teraz wiadomości w TVP. O, jesteś, jak mnie jego ryj drażni. Strasznie, strasznie mnie drażni jego twarz. Nie wiem, on nic nie zrobił. Poza tym, że sieje propagandę PO-owską teraz w TVP. No ale co? Ale generalnie mam z nim problem, jak go widzę. Mam duży problem. Co tutaj piszecie jeszcze? Krysia pisze, każdy powód jest dobry, aby wywołać kłótnię. Mało kto się skupia na obecnym problemie zamordyzmu. ABW o 6 rano naszło patriotów polskich w domach. Właśnie słuchałem teraz tego porucznika. Taki jest porucznik, zapomniałem jak on się nazywa. Ma swój kanał na YouTubie i słuchałem właśnie jak on opowiadał. Ale zdążyłem tylko chwilę przesłuchać i do tego momentu, tam początek właściwie, i on jeszcze mówił o tym, że on dostał wezwanie do u siebie tam na jednostkę, do żandarmerii czy gdzieś, że po prostu nie podoba im się to, że prowadzi kanał na YouTubie, no, że jest medialny. Medialny porucznik. Sandra pisze, Rafał, jesteś dobrym przykładem na nam wszystkim i ja dużo przeszłam, dzięki, że jesteś. To ja dziękuję wam, że jesteście i że oglądacie tutaj. Ludzie, ogarnijcie się, przecież to nie ma znaczenia, jak się wyrażamy, mamy być sobą. No właśnie, tak jak napisała Renatka, ja staram się być sobą i nie przybieram sobie jeszcze do głowy, jak wyrażam się w swoich vlogach i robię jakieś treści, żeby jeszcze zastanawiać się, czy ja mówię wszystko też tak poprawnie. Nie wiem, może mówię niepoprawnie, ale czy to ma jakieś takie większe znaczenie, czy to tak faktycznie kogoś razi? Porucznik Powałka, pisze Sławko. No właśnie, dokładnie tak. Także ja się wyrażam, jak się wyrażam i ten, i co mogę powiedzieć? Po prostu, nie wiem, nie będę się nad tym skupiał jeszcze bardziej gdzieś tam robiąc filmy, robiąc vlogi, czy ja dobrze powiedziałem, czy zamkłem, czy zamknąłem i tak dalej, czy otwarłem, czy otworzyłem. Jakie to ma znaczenie? Słowo jest słowo, słowem, może być slangiem, może ktoś powie, że kaleczy polski język. No to trudno, to trudno. Mówię jak mówię, czasami zapominam niektórych słów, będąc za granicą. Też tak bywało w różnych vlogach, że zapomniałem sobie coś, jak się coś nazywa, bo się używa innego słownictwa też na co dzień, zwłaszcza związanego z jedzeniem, tak? Także, no tak to jest, tak? Co tu jeszcze piszecie? Kto oglądał porucznika Powałkę, dziś mówił, na, że ma wezwanie na przesłuchanie. Tak, Grażynka, właśnie o tym powiedziałem. Sandra pisze, trolki siedzą przed telefonem nowoczesnym, nie kumają, że są. Jak to było? Kto pamięta tą piosenkę? Mniej niż zero, nie mają życia, a jad w sobie. Sławko pisze, jesteśmy pod zaborami, Polska tonie. Tak jak to powiedziałem... Jest, wróciłem, bo na chwilę zgubił zasięg. Gdzie powiedziałem wtedy tak, że jak ja to powiedziałem, że Polska to jest państwo z dykty i z
i z tektury, tak, bo nie mogłem się dodzwonić nigdzie i próbowałem wykonać te telefony. No i mnie po prostu już to zaczęło drażnić, tak? No bo gdzie człowiek dzwoni, dzwoni, są podane numery telefonów, to nikt po prostu nie odbiera. Każdy ma po prostu gdzieś, tak? Jeśli chodzi o te instytucje, ministerstwa i tak dalej, no bo oni sprawiają wrażenie, że po prostu nie są dla nas, że my jesteśmy dla nich. Właśnie to działa wszystko na odwrót. Nocny Marek i zegarek pisze, jak się z tobą skontaktować, bo mam na ciebie dobry temat odnośnie policji. No możesz na maila, ten rafał.mora06@gmail.com. Dzięki ci, kochany Rafale, pisze Sandra. Ja dziękuję, Sandra, dzięki wielkie też za słowa wsparcia, za miłe słowa też. No, wszystkim wam dziękuję, tak? Także nie zapominajka, pisze Polsko, proszę nie umieraj. No tak by się chciało rzec, tak? Także tak to jest, słuchajcie. Co mogę powiedzieć? No jest jak jest. Filmy powstają, będą powstawały. Ja nie wiem, może pewne rzeczy gdzieś tam poprawię, tak? I jestem otwarty na jakieś konstruktywne gdzieś komentarze, żeby poprawiać coś w moich filmach, ale jeśli chodzi o tą wymowę i tak dalej, no to myślę, że się wyraziłem po prostu jasno. Musicandcookie.pl Mirek pisze, nawiązując do hydraulika, mąż zwraca się do żony, dlaczego jeszcze nie zdjęłaś majtek? Zaraz, hydraulik przyjdzie ogrzewanie naprawić, a co? Nie mamy już pieniędzy, z kaloryfera majtki zdejmij. Mirek to ma zawsze żarty, które się go trzymają. Tylko Wojsko Polskie może nas uratować i zrobić porządek ze zdrajcami, pisze Sławko. Tak, mówiłem już też o tym kiedyś, masz rację. Wszystko w rękach wojska i policji. Mirek, ha, 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 pisze Ewcia. Dziś pogrzeb Witka Grajtka, ulicy znacie wszyscy. Właśnie ja go wcześniej nie znałem, dowiedziałem się dopiero o jego istnieniu, jak usłyszałem vloga, który robił Andrzej Suwerenny. On tak samo się gdzieś tam dowiedział, ja się dowiedziałem po prostu z jego kanału, także nie, też nie wszystko i nie wszystkich znam, tak? No ale szkoda człowieka, tak? Posłuchałem trochę właśnie u Andrzeja na kanale, przedstawił jego postać, osobę, no i myślę, że na pewno go szkoda, Witka, co można powiedzieć. Dziwny przypadek też, tak, że w ogóle odszedł. Młody człowiek w moim wieku, z tego co pamiętam. Ela Wójcik pisze czołem, pozdrawiam serdecznie z Lublina. Ja również pozdrawiam ciebie, droga Elu, i wszystkich. Nie wiem, gdzie jest twój adres mailowy. Pod każdym z filmów jest, pod każdym z filmów jest adres mailowy. Tylko nie pod żywcem, tylko... Zresztą no tu napiszę ten adres mailowy. Poczekajcie aż chwilę. Napiszę adres mailowy, żeby był do wiadomości. Adres jest... do wiadomości wszystkich. Już go podawałem też na drugim kanale, żebyście nadsyłali też historię, bo chciałem je komentować. Tutaj jest, proszę. Chyba dobrze napisałem. Tak mi się ten wydaje. Dobra, słuchajcie, żywiec niedługi, krótki, bo jest zimno, nie chcę tutaj zamaznąć na tym balkonie. Postaram się zrobić żywca jeszcze może jutro. Chciałbym częściej robić te żywce, bo ostatnio w ogóle rzadko się pojawiały, nie wiem, nie było sposobności czy też okazji. Was zachęcam do oglądania filmów dzisiaj na kanale rodzinnym, jutro film o globalnym ociepleniu na tym kanale. No i tak się będzie wszystko działo i toczyło. Życzę wam miłego weekendu i tyle właściwie, tak. Możecie zostawiać pierdółki w postaci łapy w górę, czy też subskrypcja tego kanału. Tyle z mojej strony. Miłego weekendu, jeszcze raz miłego popołudnia. Trzymajcie się, jeszcze widok na Popeszczy do Ordeni, żeby tradycji stało się zadość. No i żegnam się z wami. Do usłyszenia. Pa, pa.